Tytuł kursu: Roboty okładzinowe. Moduł: Pomiary w robotach okładzinowych. Temat: Przyrządy pomiarowe i ich budowa. Przyrządy pomiarowe służą do wykonywania pomiarów, używane są samodzielnie lub z pomocą dodatkowych urządzeń. Od wieków stosuje się różnego typu przyrządy pomiarowe, które mierzą na przykład prędkość, czas, długość, kąt, wysokość, poziom i pole powierzchni. W budownictwie stosuje się zarówno proste narzędzia budowlane, jak i te nowoczesne. Działają one na różnych zasadach. Spotkaliśmy się tutaj, aby poznać kilka z nich. Proszę nam powiedzieć, jakie przyrządy chciałby nam Pan dzisiaj pokazać? Witam. Chciałbym pokazać Państwu, począwszy od takich najprostszych przyrządów do różnych pomiarów jak niwelator wodny, do bardziej zaawansowanych technologicznie, a mianowicie dalmierz laserowy i poziomicę laserową. W takim razie proszę opowiedzieć o niwelatorze wodnym. Co to za przyrząd? Niwelacja ma za zadanie określenie wysokości punktów terenu nad umownym poziomem odniesienia na podstawie ustalenia różnic wysokości poszczególnych punktów. Przyrząd często stosowany w robotach okładzinowych, np. przy przenoszeniu punktów poziomów na inne ściany pomieszczenia, składa się z dwóch rurek szklanych połączonych wężem gumowym długości około 15 metrów napełnionych wodą. Na rurkach szklanych naznaczona jest podziałka, która ułatwia porównanie poziomu wody na obydwu końcach niwelatora, co umożliwia porównanie poziomów w charakterystycznych punktach budynku. Proszę teraz opowiedzieć o dalmierzu. Dalmierze to grupa nowoczesnych urządzeń do wykonywania szybkich i precyzyjnych pomiarów odległości, cieszących się coraz większym wykorzystaniem przy wykonywaniu pomiarów do prac okładzinowych. Zaletą dalmierzy jest możliwość wykonywania pomiarów lub obliczeń powierzchni czy kubatury przez jedną osobę. Tradycyjne narzędzia wymagają obsługi kilku osób. W praktyce budowlanej stosowane są dwa rodzaje dalmierzy: ultradźwiękowe i laserowe. W pierwszych z nich wykorzystuje się ultradźwięki, w drugich wiązkę promienia laserowego. Choć urządzenia te mają różny stopień zaawansowania technologicznego, są proste w obsłudze. Pomiar polega na przyłożeniu dalmierza po wyborze opcji górą lub dołem do jednego z końców mierzonego odcinka i nacelowaniu, wskazaniu promieniem lasera końcowego mierzonego punktu. Czasem też producenci oferują tarcze pokryte folią odblaskową, okulary zwiększające kontrast i tym podobne. Dalmierze w większości posiadają dodatkowe funkcje, takie jak pomiar kątów, obliczenie powierzchni, objętości czy wysokości stwierdzenia Pitagorasa, gniazdo USB lub interfejs Bluetooth do komunikacji z komputerem czy palmtopem. Zasilane są zwykle z wymiennego akumulatora lub awaryjnie z baterii AA. Proszę jeszcze na koniec opowiedzieć o poziomicach laserowych. Poziomnice laserowe znajdują coraz powszechniejsze zastosowanie z racji prostoty, wygody w zastosowaniu oraz znacznemu obniżeniu ceny zakupu w ostatnich latach. Poza standardowym zastosowaniem poziomnicy możemy, wykorzystując wbudowaną w czołowej części urządzenia głowicę emitującą wiązkę promienia laserowego, przenieść poziom na odległość do kilkudziesięciu metrów, wyznaczyć linie poziome i pionowe. Dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi. Nie ma sprawy, to była dla mnie przyjemność. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.